Tomasz Kamel wystosował niepokojący apel do swoich fanów na Instagramie. Prezenter obawia się, że mógł paść ofiarą oszustwa. Nie jest pewien, co może przynieść przyszłość. Po utracie pracy w pytaniu na śniadanie nad Tomaszem Kamelem zawisły czarne chmury. Dalsza kariera prezentera stanęła pod znakiem zapytania. Chociaż wygląda na to, że nadal radzi sobie nieźle jako konferansjer, w jego życiu pojawił się inny poważny problem. Wszystkim podzielił się na swoim koncie instagramowym: Tomasz Kamel padł ofiarą oszustów? Jak powiadomił internautów, Kamel otrzymał telefon od nieznanego numeru. Przedstawił się swoim nazwiskiem, szybko zorientował się jednak, że jest to prawdopodobnie tylko pomyłka. Odpowiedź rozmówcy zupełnie zbiła go jednak z tropu. Zadał pytanie, czy w domu palę węglem, czy na olej. Słysząc, że to pomyłka, powiedziałem, by nie marnować mu czasu, ja mieszkam w bloku i nie używam ani jednego, ani drugiego, a pan pewnie pomylił mój numer. Na co pan, bardzo szorstkim głosem dobrze podlanym pogardą, powiedział mi, nie pomyliłem, tylko zweryfikowałem. I zakończył rozmowę, czytamy, co więcej, Kamel postanowił oddzwonić, aby dowiedzieć się czegoś więcej. Bez skutku, było to tak turbo niegrzeczne, że postanowiłem oddzwonić. I znowu, jak często w takich przypadkach, usłyszałem charakterystyczny sygnał świadczący, że takiego numeru nie ma. Tomasz Kamel nie wie, co go czeka, teraz były prowadzący pytania na śniadanie obawia się, że mógł paść ofiarą telefonicznego oszustwa. Nie wie, co może zdarzyć się w najbliższej przyszłości. Ostrzegł przy okazji swoich fanów przed podobnymi praktykami i doradził, aby mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Nie mam pojęcia, co mnie czeka po tej weryfikacji, ale wiem, że ludzie w taki sposób bywają okradani choćby z danych osobowych. Czy macie podobne doświadczenia? Numer publikuje w nadziei, że nikt z was nie padnie ofiarą oszustów, napisał.